Leczenie przez sztukę, czyli art-terapia, odgrywa znaczącą rolę w możliwości aktywnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Zdobywanie nowych umiejętności poprzez różne formy terapii neutralizuje otępiające działanie nudy i bezczynności, daje możliwość odkrywania najgłębszych, ukrytych doznań, wzbogacając życie emocjonalne, kształtuje poczucie smaku i estetyki. Jest to właśnie takie spotkanie twórcze, właśnie po to, żeby osoby, które nigdy nie miały do czynienia z jakimiś nowymi technikami, poznały je, ale przy okazji też rozwinęły swoje umiejętności i plastyczne, ale też takie, nie wiem, może rozwój osobisty, duchowy też, no bo to wszystko się oczywiście łączy. Patrzę na człowieka jako całość. No i chyba najważniejsze jest to, że spotykamy się, nawiązujemy pozytywną relację, bo to jest najważniejsze, prawda? Te pozytywne relacje z ludźmi. I wspaniała atmosfera pracy. Właśnie o to chodzi, żeby stworzyć taki klimat, żeby osoby, które nigdy nie malowały, poczuły to i spróbowały. Bezpośredni kontakt z terapeutą i poczucie przynależności do wspólnie pracującej grupy uczą wrażliwości na potrzeby innych uczestników. Leczenie sztuką przejawia się w różnych formach działalności. Są to zajęcia z malarstwa, ceramiki, warsztaty muzyczne, teatralne czy poetyckie. Od sierpnia bieżącego roku mieszkańcy domów pomocy społecznej z terenu powiatu gorlickiego uczestniczą w warsztatach artystycznych organizowanych przez fundację Wyjdź z domu. Dzisiaj malujemy batik. Jest to malowanie woskiem na płótnie. W miejscach, gdzie wosk pokrywa płótno, zabezpiecza płótno przed zabarwieniem. Tworzymy wzór, a później malujemy barwnikami i powstaje takie kolorowe, spontaniczne też dzieło, bo wiadomo, że za jednym razem no to jest trudno stworzyć coś takiego, ale później jak spojrzymy na to, to naprawdę wszystkie prace mają pewną wartość i patrzymy też na człowieka i na to, co robi, na to, co czuje, robiąc to, obserwuje siebie i to, co dookoła się dzieje. Chodzi też po prostu o doświadczenie podczas malowania, obserwacja swoich emocji, to właśnie, co się z nami dzieje, ale też, żeby to było właśnie coś przyjemnego. Bardzo dużą pomoc w organizacji zajęć wnoszą pracownicy domów pomocy społecznej. Niepełnosprawni biorący udział w tego typu zajęciach organizują sobie czas wolny. Przezwyciężają nieśmiałość, lęk, wzmacniają poczucie własnej wartości, a tym samym uczą się przezwyciężania problemów związanych z codziennym funkcjonowaniem i przygotowują do pełnienia różnych ról społecznych. Warsztaty te są częścią projektu Wyjdźmy z domu, dofinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Powiatu Gorlickiego. Zwieńczeniem warsztatów będzie wystawa zorganizowana w Gorlicach, na której zaprezentowane zostaną najciekawsze prace.